Siemanko moi drodzy, długo nie odpoczywałam, tak to w planie miałam, bo weszłam do domu, do którego niedawno chciałam wejść i był kompletnie zamknięty na 100%, bo sprawdzałam kilkukrotnie, podchodziłam do tych drzwi, sprawdzałam okno tak delikatnie je popychając, wszystkie były pozamykane i nie wiem jak to się stało, ktoś się tu dosłownie włamał, bo zobaczcie co się tu stało, nawet nie chcę tego komentować, bo dom jest perełką, po prostu jest tu wszystko i są bardzo stare, piękne rzeczy. Ja nie wiem, jak dzisiaj dzień skończę, ale zamierzam tu posprzątać. Bo tutaj jest w miarę przyjemnie, tak? Bo tu jest mało rzeczy. Tutaj po prostu, no nie było co rozwalić, bo tu nie szukali skarbów, bo tutaj po prostu są przedpokojowe rzeczy. Tam jest przepiękna kuchnia, zaraz wam wszystko pokażę. Tutaj fajnie mnie zauroczyła ta sarenka z tym zajączkiem. Dom jest przy głównej drodze, no po prostu, no... Nie wiem, jak to się stało, że go tak tutaj potraktowali, ale spójrzcie na to. Było wszystko po prostu, tak jak... No normalnie starszy człowiek najpewniej odszedł z tego świata, zostawiając cały swój dobytek, a jakieś tutaj mędy za przeproszeniem wparowały. No nie wiem, kurde, to uprzątność to będzie trudna sztuka. Chciałam chociaż symbolicznie cokolwiek tutaj pozbierać chociaż te rzeczy jakoś, ale kurde, to jest robota na kilka godzin, nie? Spójrzcie na ten kredens, na którym zachowało się po prostu wszystko. Tutaj jest pełno monet w ogóle z PRL-u, które też na ziemi się walały. Patrzyłam z ciekawości, czy są jakieś starsze, ale no raczej nie. Raczej typowe lata 70, 80, tego typu rzeczy. Oprawki, tu jakiś krzyżyk, klucze jakieś. Ja tu się strasznie wybrudziłam wchodząc przez to okienko, bo ja byłam w szoku, że ono jest otwarte i tak mówię, dobra, raz kozie śmierć i tak skoczyłam. Patrzę, jestem cała w czarnych takich pajęczynach, które... Chyba ściągnęłam. No i tyle było z mojej kąpieli w jeziorze, że tu się kąpałam, fajnie. A tu już taka uwalona znowu. Mnóstwo kartek pocztowych. Słuchajcie, nie wiem nawet jak wam to pokazać wszystko. Tak ogólnie pokażę. Widzę jakieś takie katedry, święte miejsca, to jakaś Praga akurat. Bardziej. Takie czyste kartki. Ktoś był na wycieczce, kto pokupował te kartki z zamiarem wysłania lub dania komuś w prezencie. Nie wszystkie chyba są z Pragi, z tego co widzę. Tam gdzieś widziałam jeszcze inne. Zobaczcie, tu jeszcze rosło. Jakby to wszystko tak uprzątnąć, to byłoby super, nie? Ale ciężka sztuka to będzie. Ciężka sztuka to będzie, żeby to wszystko tutaj uprzątnąć. Wręcz niemożliwością by to było. Ale mogę to chociaż symbolicznie coś poukładać przy okazji, pokazać wam co tu jest. Jakiś kalendarz, tam jakieś świętobrazki. To jest nierealne to posprzątać. No. Chciałam chociaż te szafki pozamykać, żeby fajnie do zdjęć wyglądały, ale żeby je pozamykać, trzeba byłoby coś zrobić z tymi rzeczami, których jest po prostu bardzo dużo. Tutaj taki krzyżyk znalazłam, był na podłodze. Też te monety były na podłodze. Wszystko było na podłodze. Starałam się cokolwiek tu podnieść na szybko, ale nie jest to proste, jak jest tyle rzeczy. Spójrzcie, ile tutaj jest. Skupmy się na tych ciekawszych rzeczach, które ładnie wyglądają. Zdjęcie jakieś rodzinne, widzę. A tutaj mamy ozdoby z takich kwiatów sztucznych, jak i obrazy święte oczywiście. A tu patrzcie, jeszcze strój wisi, taki przygotowany na niedzielę, choćby jak dzisiaj. Patrzcie na ten kredensik, jak on teraz ładnie wygląda, gdyby tak wyciąć tutaj ten śmiecik, taki zrobić myk. Na tej szafce jeszcze troszeczkę porządku, można by powiedzieć, choć ta starsza pani na pewno by nie nazwała tego porządkiem, bo takie osoby, jak już robią porządki, to konkretnie. Patrzcie, jeszcze słodycze z Wielkanocy się zachowały. Jajka wielkanocne, małe czekoladki, baranek. No taki trochę już niezdatny do spożycia zdecydowanie. No i co, spróbuję może to pozamykać jakoś, chociaż te szafki. Coś może z tego wyjdzie. Ja to jestem uparta. Zostaję dzisiaj i sprzątam. W niedzielę nie wiem, czy to tak fachowo sprzątać, ale... Patrzcie, wystarczy zamknąć taką szafkę, jak się ładnie prezentuje. Tam jaki krzyż na górze. A tam jest piękny obraz. Teraz tam podejdę. Głupio tak chodzić po tych ubraniach tej starszej osoby, no ale co zrobić. Patrzcie. Piękny. Ale mi się podoba ten obraz. I to obok. I tutaj takie dwa małe obrazki. I tu znowu strój przygotowany. Ale piękny widok. No, gdyby nie ten Saigon, wiadomo. Spójrzcie, naprawiłam kanapę. Czyż nie pięknie?
teraz wygląda. Pięknie, nie? No i zrobię co mogę, żeby temu miejscu przywrócić jakikolwiek ład i skład, robiąc kilka zdjęć przy okazji, ale nie jest to proste przy takim poziomie dewastacji, który co gorsza nastąpił w bardzo szybkim czasie, prawda? Bo naprawdę byłam tu kilka miesięcy temu i jeszcze, no, tak na wiosnę i to było zamknięte. Wiem, bo patrzyłam w szyby z żalem, robiłam kilkanaście zdjęć z wierzchu tego domu. Patrzcie, jakie kotki. I na pewno był zamknięty, bo sprawdzałam każde okno. Mówię, no jedna opcja to wejść nie tak po urbexowemu. No i spójrzcie, jak ja mam to pokazać, bo to jest jednocześnie piękny widok, jak i straszny. No nic, muszę to jakoś pokazać, nie mam wyjścia. Tutaj jest piękna kuchnia się chowa pod spodem, ale trudno ją tutaj uchwycić. Tu są jakieś obrazy święte. Zaraz tam spróbuję coś zobaczyć. Kurczę. Ten kredens, ile tam jest skarbów. Nie wierzę, no taki dom mi się trafił, ale ten widok napawa mnie ogromnym smutkiem jednocześnie. Fajne kule takie na święta, takie choćby bombki, ale takie kule bardziej niż z drewna, czy z czego to jest? Nie, to nie jest chyba z drewna, a nie wiem. Nie mam czasu, żeby każdą rzecz tak oglądać, wiecie. Jestem jakby nie patrzeć przy głównej drodze. Okienko tutaj tak trochę przymknęłam, żeby nie było widać, że tu jestem. Ale wiecie, rower zostawiłam i jacyś pewnie czujni sąsiedzi wiedzą, że tu weszłam. Jezus nad drzwiami. Ej, ale wiecie co, możecie się ze mnie śmiać, ale przed chwilą właśnie widziałam sójkę i mówię, jaka sójka, przecież dzisiaj żadnego urbexu nie robię. Mówię, koniec, kropka, nie robię i koniec. Ja tu w ogóle nie planowałam wchodzić, nie? To było tak spontanicznie, mówię, chciałam się tak po prostu napić picia. Spójrzcie tutaj, już przestanę głupio gadać, przepraszam. O, to są ciekawe monety, co to takiego? A to są czeskie korony przecież. Ktoś do Pragi właśnie jeździł, tam było widać te kartki. Harmonika ustna, spójrzcie. Widzieliście taką harmonikę? Ciekawa rzecz. Ten zajączek też fajny, chowa się tu nieco. Dużo fajnych rzeczy. Na tej lodówce to po prostu skarby tutaj ktoś trzymał. A przepraszam, nie poświeciłam. Ten obraz też jest bardzo ciekawy. W lodówce tam jeszcze jest jedzenie. No nieźle. Ale że ktoś to tak, kurde, potraktował. Książeczka wojskowa, to mnie zaciekawiło. No kurczę, jak młody chłopak, nie będę może twarzy pokazywać, bo to taki bardziej współczesny, rocznik 84. Więc zakryjemy tutaj te dane. I to jest Karol, pan Karol. A rodzice Jerzy i Anna. Czyli 39 lat ma chłopak. To może gdzieś na świecie żyje i nie wie, że mu tutaj dom psują. Panie Karolu, niech pan tu przyjeżdża, gdzie pan to wyjechał, bo dom panu niszczą po babciach i dziadkach. Ups! Przepraszam, nie chciałam nic zniszczyć. To był tylko na szczęście jakiś plastik. Widzicie tą kuchnię? Bo to wam chciałam pokazać i nie wiem jak. Cholera, bo to naprawdę nie widać, po czym się stoi. A patrzcie na ten obraz. O masakra, jaki piękny. A pod spodem jest jakiś drugi i nie wiadomo jaki. No ale dobrze, że chociaż ten zobaczyłam. Niesamowity dom. Żelazko stare. To jakaś figurka święta, głowa jej odpadła. Taki żal. Tu jest niesamowity skarbów. Chodźmy dalej, a za chwilę tu będę wracać i jeszcze pokazywać to, co ominęłam. O matko, co tu się wydarzyło? Tu się zawaliło. O kurde, tu jest jakaś piwnica? Chyba nie ma piwnicy. Ale tu się strasznie podłoga zawaliła. Jaki wielki piec. Niesamowity. Szafa się zapadła, tam wielki, piękny obraz. Mnóstwo pleśni jest tutaj. Łóżko się zapadło. Boję się tam podejść, bo nie wiem, czy piwnica tam jeszcze nie ma, ale chyba nie ma. Mam taką nadzieję. Spójrzcie, co tu się dzieje. Tu jest straszny grzyb, strasznie. Cała podłoga chodzi i strasznie śmierdzi. Strasznie tu się podziało. Ile tam jest zdjęć? Muszę tam jakoś podejść. Mam nadzieję, że faktycznie nie ma tam piwnicy, że się gdzieś nie zapadnę. Jakie piękne zdjęcia. Widzicie tą dziewczynkę w komunii? Ale piękne zdjęcie. Jakaś wycieczka tu.
Nie, przepraszam, wycieczka to chyba pogrzeb. A może wycieczka, nie jestem pewna, ale gdzie mam pa księdza? O, tutaj też jest piękne zdjęcie, spójrzcie. Niesamowicie stare musi być. Matko, boję się ruszyć. Tutaj jakieś zdjęcie chyba ślubne, co? W sensie, że ksiądz tam jest. Albo jakaś msza, no nie wiem. To wyglądało jak taki ślub choćby. No jest tu masa różnych rzeczy, tu się aż kieliszki już potłukły. Pod spodem nie wiem co, jest jakaś taca? Myślałam, że obraz, nie, to jest jakaś taca. Sztuczne owoce. Popatrzcie, jak te szafy się zapadły, co tam się stało z tą podłogą. Tam chyba nie pójdę. Nie wiem, najpierw muszę pójść sprawdzić, czy tam jest piwnica. Chyba tu nie ma piwnicy, ale wiecie, dopóki tego nie sprawdzę, to poroża. Ojej. Nie przepadam za takimi rzeczami, bo jednak nie wiem, czy to są takie chyba od zamordowanych jeleni, bo mają tutaj te kawałki kości. Wolę, jak są takie zbierane przez kogoś. O Jezu, co się tej Matce Boskiej stało? Ua, taki kurz z jakimś, no nie wiem, co to było. Ale dotknęłam tego i to było straszne. Kurczę, może wiecie, pomyślę, że jestem... Pomyślicie, że jestem naiwna. Ja sama pomyślę o sobie, że jestem naiwna. Ale fajnie było, jakby ten pan w wieku 39 lat, co nie taki starszy jakiś, tylko młodszy ode mnie nawet, jakby się zainteresował, że tu mu po prostu demolują ten dom. Przyjechał i to sobie jakoś sprawdził, zabezpieczył te pamiątki rodzinne, pozabierał. Czy nawet sprzedał, ale... No szkoda tego, kurde. No tutaj wiadomo, to pomieszczenie to już na straty spisane, ale tamta część domu jest w dobrym stanie jeszcze. Patrzcie, jaki ten obraz jest niesamowity. Ja tam bliżej już chyba nie podejdę, bo nie wiem, co tu się dzieje po prostu. Tu się wszystkie meble pozapadały. Tutaj znalazłam jakąś taką z kolei biżuterię sztuczną, ale takie ciekawe rzeczy też. O, to jakaś moneta ciekawa, słuchajcie. Też chyba jakaś czeska. A nie, to kuna, to chorwacka moneta, zdaje się. Jedna kuna. Z ptaszkiem jakimś. Nie widać tego w GoPro. GoPro mnie wkurza z tym, że trudno pokazać takie szczegóły właśnie. No niestety, nic nie poradzę na to za bardzo. Thank you.
nas jeszcze nie było, o rany. Patrzcie, ile zapasów. Boże, powiem wam, nie opisuję słów, żeby znaleźć, że z jednej strony bardzo się cieszę, że trafiłam na taki piękny, bogaty w artefakty dom, a z drugiej strony wiecie, jak mnie to boli, że widzę ten syf. Mam ogromną ochotę poszukać danych tego pana z tej książeczki wojskowej. Może on po prostu żyje, ma się dobrze gdzieś jest za granicą i jak najbardziej przyjedzie i coś zrobi w tej sprawie, żeby to ratować. No ale no powiedzcie sami, no wiadomo, że jak starszy człowiek odchodzi, zostawia po sobie te pamiątki, to czemu rodzina tego nie ratuje? A może coś mu się przydarzyło i jednak nie ma się dobrze. Jezu, piękny jest ten dom. No on mnie zauroczył, jest cudowny. Ja bym tu wzięła i wszystko wysprzątała. Wiecie co? Wiecie, że jestem wariatką, ale wzruszyłam się. Pierwszy raz mi jest smutno aż do tego stopnia, że chce mi się płakać. Po prostu wiem, co to znaczy nie mieć domu i kurwa, mieszkam w kawalerce, a tu po prostu ktoś ma w dupie to i przychodzi i rozpierdala. To jest przykre, naprawdę. Piękny obrazek, tak jakby zdjęcie bardziej niż obrazek, bo widać, że tam jest piec kaflowy, krzesła, tak jakby to jest taki trochę jakby fotomontaż z grafiką, jak nie wiem jak to nazwać. Tak jakby część to było zdjęcie, a wiadomo, Jezus dołożony. Kurde, wiecie co, musiałam przejść po pod łóżku, ponieważ nie jestem pewna, co jest na dole, a nie chciałabym depnąć znowu jakieś szkło czy cokolwiek innego. Już nie chcę bardziej tu niszczyć, a po drugie nie chcę coś sobie zrobić. A, tu jest taka komórka. Przejście do pomieszczeń. Kurczę. No tu też patrzyłam, to pamiętam, że zastanawiało mnie bardzo, czy to jest połączone ze sobą. Nawet wczoraj o tym myślałam, żeby to jeszcze raz właśnie sprawdzić, te drzwiczki na widzicie. W tym czasie, no matką, czy ja to mam, nie wiem, to było w maju bodajże, a może nawet w czerwcu. To jest niemożliwością. Jak ludzie potrafią szybko coś zauważyć, że coś jest opuszczone, zbita się wpierdoli za przeproszeniem i wiecie co zrobić, zniszczyć wszystko bezmyślnie. Piękna jest ta kuchnia, gdyby to uprzątnąć. Kuchnia, nie wiem, taka izba, no cudowne to jest, bo tu była i kuchnia ta stara, i ten kredens jest stary, i tutaj jeszcze kależanka do tego, nie? No po prostu, no się tak to kiedyś powiedział, że się spało na takiej leżance tuż obok pomieszczenia, w którym na przykład mieszkała świnka, czy cielaczek, znaczy w sensie krówka, która się miała ocielić i tam się czuwało w nocy na przykład, nie? Coś pięknego. Powiem wam, ja takiego życia wiejskiego nigdy nie zaznałam, ale widząc to wszystko, jak to kiedyś wyglądało inaczej niż teraz, to był wielki szacunek do życia. Ludzie wprawdzie zabijali zwierzęta i je jedli. No jest dla mnie trochę szokujące, ale no wiecie, wszystko się szanowało, każda rzecz miała swoje przeznaczenie długotrwałe. Nikt nie kupował co chwilę czegoś nowego. To była zupełnie inna filozofia życia niż teraz. Kalendarz na 2011 rok. A tutaj zdaje się jest wędzarnia. A nie chcę tego otwierać, bo nie wiadomo jak to działa, nie chcę tego popsuć. Słuchajcie, najbardziej mnie ciekawi, co tam jeszcze na tej górze, bo w końcu ja tu się śpieszę, żeby
wszystko ponagrywać. Przepraszam, gdzieś coś ominęłam, bo sami wiecie, jakie są warunki tej eksploracji. Raz, że tu jest bałagan straszny. Jezu, śmierdzi gorąco. Ale śmierdzi strasznie. A tam jest coś ciekawego, o matko. Tylko czy ja się tu nie zabiję? Ale tu jest gorąco, jak w piekle. Ale nie, może tu jesteśmy bardziej jak w raju. Wiecie, jak ten dom tak wyglądał na dole, to ja nie wiem, czy tam iść. Patrzcie, od koni uzdy. Widzicie je? No tam na pewno mieszkał obok koń. Tylko wam już nie będę pokazywać dokładnie tej stodoły, te stodółki tam, bo niestety się rzucać w oczy. Jak będę wychodzić, to od razu po prostu po rower i spadam. Tam jest pokój. Co to jest? Jakieś urządzenie. Wózek. Boże, jaki dom. Kurde, boję się tu iść. Nie wiem, co to jest za urządzenie. To ma koło, jakieś zbiorniki, jakiś przyrząd pomiarowy do ciśnienia być może. Tutaj obok też jest jakiś zbiornik, czy nie wiem. Bo to właśnie dziwny zapach jakiś występuje. Może to tak dziwnie pachnie. To, co to jest? Nie wiem, sami to ocencie. Ja tu jestem zbyt zdygana, żeby się odzywać już, bo boję się o życie. Tu jest piękny wózek, idealnie zachowany, jest jak nówka. Dziecko mogłoby w nim teraz jeździć za tych czasów. Są takie retro poszukiwane. Boję się tam iść, bo nie wiem, jak tam ta podłoga. No i tutaj to samo, narobili bałaganu, widzicie? Ale jakaś piękna stara szafa tam jest. Nie będę tam chyba podchodzić, bo nie chcę ryzykować. Tam też jest okno prosto na sąsiada. Tam widzę piękny obraz z tym wszystkim schowany. Tu czuję, że ta podłoga jest lekko miękkawa. Ale patrzcie, te obrazy muszę wam jakoś pokazać. Chyba Bóg mnie ocali. Jakby co? Widzicie je? Tutaj jeden. Jezus zmarły. Czekają, aż zmartwychwstanie. A tam jest też Jezus. Tam jest z tyłu fajny Jezus, ale zasłonięty jakąś cholerną siatką. I nie mam go jak pokazać. Może tego na pocieszenie pokażę, chociaż jakoś. Widzicie go tam choć trochę? Matko, jak tu jest gorąco, wiecie co, ja tu umieram. Tam jest piękny obraz przy oknie, pod ubraniem jakimś, czy pod... Ja tam nie podejdę, bo ja się boję, że tam jest ten strop tak samo. Widzieliście tam, w tym rogu jest najgorszy strop. Widzieliście coś takiego? Na górze? Na suficie? Matko Boże, co to jest? To jest piękne. To jest przecież jak za dawnych czasów były te chaty takie jeszcze na Podkarpaciu można było spotkać. Ale my jesteśmy tutaj zupełnie gdzie indziej, na Śląsku i w ogóle piękny, cudowny taki wzorek, trochę taki w stylu orientalnym na mój gust. Jezu, piękne to jest. Nie wiem co powiedzieć, ten dom mnie po prostu oszołomił i ta szafa tam. Może podejdę jednak choć trochę. Widzicie tą szafę, jaka mam zdobienia tam? Bańka na mleko. Ten obraz mnie strasznie kusi, ale tam się boję podejść, naprawdę. Tam bym podeszła, nie wiem co tam może być. O matko, tu jest tego za dużo. Za dużo szczęścia. Muszę porobić parę zdjęć, słuchajcie, coś niesamowitego. To jest wszystko niezmiernie ciekawe. Zobaczcie, bo te drzwi też są takie zupełnie jakby z innej bajki, takie z drewna. I tu jest coś takiego, bo była kolęda, z tego co wyczytałam, to ona była, kurczę, nie wiem, czy z 2008 chyba roku, ale nie jestem pewna. To taki dziwny rysunek, taki z takim krzyżem. Takie mam wrażenie, że tutaj jakaś babcia mieszkała na tym strychu, taka już bardzo, bardzo wiekowa, którą gdzieś tutaj trzymali i ona tam sobie leżała, oni do niej przychodzili czasem. Patrzcie, co tu jeszcze jest, sanie. Ubrania robocze takie. Co ja zrzuciłam? Obrazek święty zrzuciłam. Tu jest kredens. Ale taki niekompletny troszeczkę, już taki brzydszy kredens. Strychowy, ale patrzcie, ile tam jest jeszcze różnych szpargałów, jakby tak się rozejrzeć. To kto wie, co tutaj jest, ale ja już naprawdę, wybaczcie, muszę stąd lecieć pomału. Bo po pierwsze, jest niesamowicie gorąco. O, następny obraz. Czy te obrazy są warte majątek? Takie czasami na tym targu starości spotykam i po prostu... No i na pewno to z urbexów biorą na stówę, bo skąd by to brali? Wpadają takie... Właśnie osobniki i zabierają. Tam są też chyba obrazy, jak się nie mylę, ale no nie jestem w stanie tego sprawdzić. Słuchajcie, idę pomalutku. Niesamowity był ten sufit też. To jest coś nieprawdopodobnego.
Nie wiem, co tam się mieści. Ale tam jest chyba siano dla zwierząt, z tego co widzę. Co jest takiego? Zamek. Aha. Tam jest kolejny wózek, zdaje się. Pod tymi śmieciami. Nie wiem, czy go widzicie, ale te uzdy dla koni mnie zaciekawiły też. O, co tu jeszcze jest? Dobra, muszę iść, bo ja tu zwariuję. Tu jest chyba z 40 parę stopni. A tam z tego co widzę jest chyba tylko siano. Słoma czy siano, nie odróżniam. Przepraszam, nie odróżniam. Idę pomalutku na dół. Bo jeszcze muszę stąd wyjść z Bogiem, że tak powiem. Uff, ale tu jest różnica temperatur. Jakbym wyszła z dworu do klimatyzowanego pomieszczenia. Na dole chłodno i przyjemnie. Wiecie co? Dobra eksploracja jest wtedy, kiedy kamera GoPro aż parzy w dotyku i ma 30 parę procent baterii ze 100. Także znaczy, że dobra eksploracja. Nie wiem, ile tu jestem już minut. Zatraciłam się w czasie, ale pomalutku będę musiała się zbierać. Trzymajcie się cieplutko zatem, kochani moi drodzy.